Oh. Hold up. Wait a minute. What the fuck? Najlepszy odcinek ever. Powrót do Slendy Dupiś. Zostaw lajka za ten zajebisty wstęp. Dupa! Siemanko, witam, z tej strony Kratosek, a dziś gramy w Slendy Dupiś 3. A bardziej Slendy Dupiś, gdyż wbili się pod tym odcinkiem aż 40 lajków. Tak jak obiecałem, jak bijecie 40 lajków, będzie odcinek ze Slendy Dupiś 3. A jeżeli pod tym odcinkiem bijecie 50 lajków, pojawi się mega odcinek Slendy Dupiś 3.5, ale z widzami. Więc... szykuje się niezła zabawa, gdyż... kurczę, nostalgia wraca. Ja bym preferowałbym tutaj... Polećmy po klasek... nie, to nie jest klasek. Dajmy sobie 10 minut i dajmy sobie najwięcej kasterów. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle to przejść. Tego nie można nazwać klasykiem, wręcz nietrafnym strzałem, ale... o kurczę, nie dałem sobie większej jakości na myszkę, co będzie bardzo, bardzo źle. I żeby się włączyć kamerę, trzeba się zatrzymać, więc to już jest bardziej źle. Możecie mówić, która wersja Slendy Dupiś jest dla was najlepsza, czy jedynka, czy dwójka, czy trójka, czy może dziesiątka. Tak jak normalnie mam PlayStation 10, ale z GTA 5. Najciemniejsza mapa chyba jaka jest, ale mam słabą czujność myszki, nie wiem czy to przejdę. Miałem laga, nie wiem dlaczego. Boję się tej mapy też bardzo. Gdyż te pod... o matko, jak one się pojawiają. Dobra, zmienił target. Zmienił target, dobra, zmienił target tym bardziej. Nie zauważyły mnie, to są... o nie, czy one teraz tu przyjdą? Kurde, zanim ja się odwrócę to 5 mieków winie. Gdyż tam jest ich bardzo dużo. Pyk zebrany. One nie robią naraz jakiegoś większego wydatku. Weźmy sobie, przyjdziemy takie dwie gierki, dwie mapki, niezależnie czy to będzie długa czy krótka. Będzie przynajmniej fajnie, gdyż o to chodzi właśnie w gameplayach. Znaczy teraz już nie w gameplayach, w ogóle słyszeliście, że nadchodzi Slendy Dupiś 3.2.0? Slendy Dupiś 3.2.0? No właśnie, jestem zaciekawiony, jak to będzie wyglądało. I czy, kiedy to wyjdzie w ogóle, bo to będzie lepsza grafika plus po prostu wszystko. One weszły teraz do domku, a tam jest trójciowy kaster. Mam nadzieję, że one stamtąd wyjdą. Lecę po niego. Oczywiście trzeba pokonać na początku niewidzialną ścianę. Niewidzialna ściana powraca. Myślę, że tędy będzie przejście, tak? Tak, doskonale myślałem. Tutaj nic nie ma, nie ma. Kurczę, zanim się odwrócę, to z 5 wieków minie. Ogarnij się, myszko, ty. Dobra, 4, jeszcze 4. 4 do zjedzenia. Kurczę, będzie w ogóle więcej mapek w Slendy Dupiś 3.2.0, więc oczekujcie, bo będzie naprawdę mega. Ja się nie mogę doczekać tego, więc jak wyjdzie tylko, to od razu robię odcinek informacyjny. Od razu robię live'a z tego i normalnie lecimy z koksem, nie? Dobra, tu są dwa, więc ja sobie wejdę do... o nie! Nie odwracam się nawet. Bo biegnie za mną, tak? Oj, biegnie za mną. Oj, czuję jego dupę. Czuję jego dupę. Znaczy, czułem go. Zostawił mnie. A chcę jakoś poważnie zejść. Chcę zejść tak jakoś... o! Fajnie, jestem na dachu. Halo! Panie Tedbisiu! Dobra, chcę jakoś tak bezpiecznie zejść teraz z tego domu. Nie wiem po co ja w ogóle tu weszłem. Chyba tak będzie najbezpieczniej, tak. Proszę mnie nie zabijać, jeszcze dwa. Dwa są pewnie tam. Albo za drzwiami, nie, tu jest, ostatni. Nie, wszystkie zebrałem. LOL, i widzicie tak, że przychodzi mapy w Warszawie. Dobra, czas chyba sobie zwiększyć trochę mouse sanity. Satellite Station wydaje się dość fajną mapką. Secret Lair też jest fajną mapką. Res Facility jest trudna, wciul. Mountain jest też trudna. Ja myślę, że powinniśmy teraz polecieć chyba ze Secret Lair, czyli z tajemniczą kryjówką naszych białych teletubisiów. Tam się tak wszystko zaczęło, tak szczerze. O, dobra, mamy pierwszy pod ryjem. Zaje, kurde, biście. Musimy oczywiście uważać na takie mauluszki, które pamiętamy z dwójki, które no, po prostu zesrałem się. Ja je słyszę po drugiej stronie. Nie, wydawało mi się tylko. Zwrostę tu bisiów. Wbijamy tutaj na kurde. A w ogóle to jest easter egg, tu powinien być easter egg. W ogóle patrzcie, co tu się dzieje. Fajne, nie? Tutaj już jest dość strasznie.
Będę teraz mówił takim amerykańskim dość akcentem, gdyż kurde, tu jest strasznie. Tu już nie ma żartów. Tu już nie ma żartów. To już jest naprawdę straszna gra. Jezu, te dźwięki z tej gry są straszne. Są przerażające. Dobra, kolejny teletubisiowy gnojek leci do moich ust. Bardzo dobry. Nie wiem, czy są potwory. Chyba się zbagowały. Bardzo dobrze. Lepiej dla mnie. Nie będę musiał się wydzierać i wyciszać tego wszystkiego. Albo się gdzieś skubańce ukryły i zaraz mnie wystraszą. Tak zawsze jest. Tak zawsze może być. A potem będzie krzyk tylko. O, dobra, tu jest teletubisiowy. Pyk. Tam to nawet nie idę, bo się boję. Bo tam jest zbyt ciemno, tam jest zbyt ciemno. O, dobra, tu był gdzieś teletubisiowy. Jest teletubisiowy kasetnik, czeka na nas. I chyba los chciał, żeby mamy wejść teraz do tych rur. Oj tak, los by chciał, żebyśmy tam weszli. I pobadali sobie trochę. Dobra, ja się boję. Wchodzę na niepewnym. Halo? Czy ktoś tam jest? Dobra, mamy teletubisiowego certerda. O, ja je słyszę. Nie no, tu ich nie ma. Chyba. Bo tu się ostatnio z juniorskim biliśmy. Może juniorski tu jest. Juniorski, przyznaj się, czy ty tu jesteś. Dobra, jeszcze dwa. Jeszcze dwa i po strychu, i po strachu, i w ogóle po kale z moich ust. Co? Dobra, idziemy. To jest w ogóle kolejny chyba secret. Zamknij ten ryj! Zdejmuję słuchawkę, bo jest strasznie głośne. O nie, proszę, biegnij, biegnij, nie chcę umierać, nie chcę teraz umierać. Proszę, 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 nie wiem, czy mnie goni. Dobra, nie goni mnie. Jezu, aż się zesrałem. O, tam poszedł. Dobra, idę za nim. On mi wskaże drogę do teletubisiowego. Chyba, że mi pokaże sposób na zesranie się. To tego nie chcę. Dobra, on tam poszedł. A ja pójdę tędy. Bo one tu były. O, jest. Dobra. O, wszystkie zebrałem. Fajnie. Tylko się raz zesrałem. I to tak fartownie jeszcze dodatkowo, tak pod koniec, żeby było coś ciekawego. Albo chyba zagramy sobie jeszcze jedną mapeczkę. Tak, myślę, że to byłoby dobre. Dobra, zacznijmy najpierw od góry, bo 5 teletubisiowych kasetów na 10 minut to jest bardzo mało. One mogą być wszędzie teraz. One wszędzie tu mogą być. I tutaj kto nam grozi? Tutaj jest po prostu Dipsy. Dipsy, profesjonalny tutaj ścinacz drzew, głów oraz w ogóle całego ciała. On ma chrapkę chyba na nas, bo strasznie dawno się z nim nie widziałem i myślę, że miałby na nas soczystą chrapkę, żeby nas po prostu zjeść tutaj. Nie wiem, boję się trochę coś mówić, bo boję się, że mi to zaraz wybiegnie z rogu i to będzie dość creepy. O! Tu był. Ale się zsrałem znowu. Poszła kupa na rzadko. Nie wiem, gdzie on jest. Ale wskoczę się teraz tu, troll! Dobra, gdzie on jest? Gdzie jest teletubisiowy kasterdzik? Dobra, znowu go strollowałem. Nie wiem, gdzie on jest. On jest na dole. Słyszę go. Słyszę twoją piłę. Piłoczacie ty. Gdzie jest ostatni teletubisiowy kasterd? Tego nie ma. Więc on go pewnie zajumał. Zajumał i zjadł. Nie, jest jeszcze jedno miejsce, gdzie może być ten teletubisiowy kasterd. Patrz, jak ja w ogóle śmiesznie... O nie! O! Proszę, oby tu był! Nie ma go! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Proszę! Oby... Jest! Dobra, jest! Goń się! Nie, jeszcze jeden jest! Gdzie jest jeszcze jeden? Tu jest! Dobra, teraz się możesz gonić. Gdzie tu jest? Dobra, gdzieś tam jest, dobra. Pyk! Trzecia mapka zaliczona! I kto tu jest prosem? Jeżeli wam się odcinek spodobał, jeżeli chcielibyście więcej Slendytubisiów na kanale, teraz musicie zostawić 50 lajków, bo jak nie, to 0 odcinków do końca życia. Dopóki nie skończycie 40, to się pewnie pojawi odcinek końcowy mojego życia ze Slendytubisiów, czyli za 80 lat.
Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie naprawdę tą łapkę, bo to mnie pomaga, wam pomaga, gdyż bardziej dobliżacie się, kurde, do Slendy Dupisiu. W ogóle nie byłem zapięty przez cały czas, a mi zimno jest, bo wiecie, teraz jest 10 stopni w nocy. W końcu 10 stopni w nocy, wiecie, teraz się można rozbierać. Co? Teraz można się rozbierać idąc do spania. Nie trzeba się rozbierać idąc do spania. Ale suche. No dobra, jeżeli wam się odcinek spodobał, mówię, zostawcie odcinek, po prostu zostawcie łapkę, będzie bardzo super, a kończymy razem z tą zajebistą piosenką, którą naprawdę doceniam, która naprawdę jest najlepsza. Do zobaczenia, cześć! Stinky Wink!